Cześć, mam dla Was super informację. W najnowszej wersji Minecraft Preview i Beta 1.19.80.21 zostały dodane długo wyczekiwane wzory kowalstwa oraz podejrzany żwir, który zwiastuje ulepszenie archeologii. Wersja jest bardzo przyjemna, także już teraz zostawcie tu sporą ilość łapek w górę i subskrypcji, a ja już nie przynudzam i zapraszam Was na przegląd. Dni Twojej anonimowej zbroi dobiegły końca, ponieważ w tym tygodniu w wersji Bedrock pojawiają się eksperymentalne wykończenia zbroi. Tak właśnie brzmią słowa twórców, które bardzo mi się podobają, ale przejdźmy już do nowych funkcji. Zbroje od teraz mogą zostać udekorowane różnymi wzorami o wielu kolorach. W związku z tym pojawiło się 11 nowych wzorów kowalstwa, a 10 z nich jest przeznaczonych właśnie do dekorowania zbroi. Wzory mogą mieć różne kolory, które odpowiadają kolorom 10 różnego rodzaju sztabek i kryształów. Wzór można nałożyć na zbroję w stole kowala, który to całkowicie został przebudowany, aby dobrze sprawdzał się w swojej nowej roli. Pojawiły się tam nowe okienka. W pierwszym z nich należy umieścić wzór, w drugim element zbroi, a w trzecim materiał, z jakiego wykończenie zbroi ma zostać wykonane. Obok okienek wejściowych i wyjściowych pojawił się stojak na zbroję, dzięki któremu możemy podejrzeć, jak będzie wyglądał element zbroi po nałożeniu na niego wzoru. Dobra Jurajski, ale gdzie znaleźć takie szablony? W wieży pillagerów znajdziemy wykończenie pancerza o nazwie Strażnik. Pustynna piramida oferuje nam wykończenie zbroi o nazwie Wydma. Wrak statku skrywa wykończenie zbroi o nazwie Wybrzeże. W dżunglowej świątyni znaleźć można wykończenie zbroi o nazwie Dzikość. Wykończenie zbroi o nazwie Przypływ można zdobyć poprzez zabicie starszego strażnika w podwodnej świątyni. Starożytne miasto oferuje nam wykończenie pancerza o nazwie Oddział. W leśnej posiadłości znajdziemy ozdobę zbroi o nazwie Vex. W fortecy Netheru pojawia się wykończenie pancerza o nazwie Żebra. W pozostałościach bastionu można znaleźć wykończenie zbroi o nazwie Pysk. W twierdzy znajdziemy wykończenie pancerza o nazwie Oko, a w mieście Kresu pojawia się wykończenie zbroi o nazwie Iglica. Pojawianie się szablonów kowala oraz ich wygląd dokładniej omówiłem w filmie, do którego odnośnik macie teraz w prawym górnym rogu ekranu. Poza szablonami kowalstwa, które wprowadzają tylko zmiany kosmetyczne, pojawił się jeszcze szablon nederytowego ulepszenia, który od teraz będzie wymagany przy ulepszaniu diamentowej zbroi do wersji nederytowej. Wzór ten znaleźć można w skrzyniach w ruinach bastionu z szansą około 3% na znalezienie go. Jednak jeśli udacie się do bastionu skarbowego, po czym otworzycie skrzynię na wysepce, to możecie być pewni, że będzie tam poszukiwany przez Was szablon. Uszy główki piglina trzepoczą teraz, kiedy gracz jedzie pojazdem. Okorowane wiśniowe drewno można teraz wytworzyć z okorowanych pni wiśni. Zostały zaktualizowane tekstury liści kwitnącej wiśni, a także wiśniowej tabliczki. Teraz niestety liście są mniej gęste i bardziej różowe, a nóżka tabliczki stała się jaśniejsza. Niestety nie mogę zaprezentować Wam różnicy pomiędzy starą teksturą a nową, dlatego że twórcy nie dają nam dostępu do poprzednich wersji preview i nie można się cofnąć z nowszej na starszą. Został dodany blok podejrzanego żwiru, na którego temat twórcy napisali tylko tyle, ile powiedziałem. Jednak nie zapominajcie, że Jurajski Staś zawsze coś dla Was znajdzie. Podejrzany żwir pojawia się w podwodnych ruinach wśród zwykłego żwiru. Niestety, ale jak na razie ilość podejrzanego żwiru jest tam naprawdę znikoma. Jednak myślę, że zostanie to niedługo poprawione. Oczywiście artefakty, jakie możemy w nim znaleźć, są takie same jak w podejrzanym piasku w pustynnej piramidzie. Zostając w temacie podejrzanych bloków, to podejrzany piasek również generuje się od teraz w podwodnych ruinach. Tyle, że robi to w sąsiedztwie piachu. Oznacza to, że twórcy nie porzucili pierwotnego pomysłu na Snifera, i jego jaja będziemy mogli znaleźć tam, gdzie było to planowane, czyli właśnie w podwodnych ruinach. Wróćmy jeszcze do wzorów kowalstwa, bo te mogą zostać powielone. Aby to zrobić, należy połączyć wzór, 7 diamentów oraz blok specyficzny dla powielania danego wzoru w następującej konfiguracji. Teraz na ekranie widzicie crafting wzorów z udziałem bloków specyficznych dla każdego ze wzorów.
Żaby narodzone na biomie kwitnącej wiśni są teraz gatunku umiarkowanego zamiast zimnego. Mikstury pożegnały się z połyskiem, a niektóre z nich nawet ze swoim dotychczasowym kolorem. Niestety ze względu na brak możliwości zmiany wersji preview na poprzednią, nie jestem w stanie zaprezentować wam starych tekstur. Każdy rodzaj płotków ma od teraz swoją własną nazwę w wierszu poleceń. A mianowicie można teraz dostać płotek z dokładnie takiego drewna, jakiego się chce. Został naprawiony legendarny błąd kulek doświadczenia. A mianowicie brak możliwości zebrania kulek z innego miejsca niż te, gdzie się pojawiły. Przez ten błąd kulki mogły poruszać się za graczem w nieskończoność, a ten nigdy nie mógł ich zebrać. Wejście do lawy z widokiem trzeciej osoby nie powoduje już, że ekran staje się czarny. Celownik gracza ponownie działa poprawnie podczas skradania się. Przełączanie się między elementami ekranu edycji świata za pomocą klawiatury lub kontrolera do gier działa od teraz poprawnie. Został zaktualizowany ekran rejestracji profilu Xbox do Minecrafta i teraz występuje on w dwóch wariantach. Pasek wyszukiwania w ekwipunku kreatywnym jest teraz wybierany automatycznie podczas korzystania z klawiatury. Wieśniacy budzą się teraz w poprawnej pozycji i nie przechodzą przez bloki. Został naprawiony błąd z nieprawidłową wysokością kamery gracza, gdy ten kucał. Powodowało to, że gracz korzystając z funkcji 1.5 widział wszystko tak jak z X-Rayem. Użytkownik Twittera o nicku SmokyStack podzielił się z nami po raz kolejny swoim znaleziskiem związanym ze sztandarami na tarczach w wersji Minecraft Bedrock Edition. W tej wersji znalazł on wpis w plikach dotyczący tej właśnie funkcji. Również ten sam użytkownik znalazł w plikach zapisek o nowym elemencie, jakim ma być szyfrowanie i kodowanie. Dark Gamer po niedługim czasie podzielił się wyglądem menu zawierającym ten element. A warto zaznaczyć, że Dark Gamer wiele razy pokazywał nam coś, co miało pojawić się w grze, a potem faktycznie się to pojawiało. I uwaga! Teraz bardzo ważna informacja. Po raz pierwszy od 63 dni i 9 wersji preview mogę ogłosić, że wersja ta nie została opóźniona na urządzeniach z systemem Android. Jest to naprawdę niezła informacja, bo naprawdę długo na to czekali użytkownicy Androida. Zgodzicie się pewnie ze mną, że ta wersja preview jest naprawdę przyjemna. A jeśli sam przegląd wam się spodobał, to zostawcie oczywiście łapkę w górę i subskrypcję kanału. A także zobaczcie film, w którym zdradzam więcej szczegółów na temat szablonów kowalstwa. Dzięki za oglądanie do końca, trzymajcie się i cześć!